Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór, już dobry wieczór, bo mamy taką atmosferę gorącą się ku zmierzchowi. Witam Państwa na kolejnej środzie literackiej zorganizowanej przez Księżycę Podlaską w Białymstoku. Dziś mam wielką przyjemność gościć na spotkaniu panią Bożenę Bolodygę. Witam serdecznie panią Bożenę. Pani Bożena Bolodyga, pseudonim literacki Sylwia von Silberstein, wielokrotnie nagradzana konserwatorka dzieł sztuki, m.in. trzykrotna laureatka modernizacji roku, projektantka, autorka fotografii oraz muzyki do wierszy, pieśniarka i poetka. Zadebiutowała tomikiem Skrytka Sylwii von Silberstein, to był 2003 rok. Laureatka międzynarodowych konkursów literackich publikowała w prasie i almanachach. Słony smak piękna, wiara, nadzieja, miłość odnajdziemy się w muzyce. Sfera 2, na koła młodych przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich w Krakowie. I tam jeszcze kilka książek, których nie będę wymieniał, o których będziemy rozmawiali. Tłumaczona na angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski. Członek zarządu sekcji konserwacji ZPAP Okręt Krakowski, koła młodych Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Krakowie oraz Krakowski Konfraterni Poetów. Tych wszystkich zaszczytów, osiągnięć, tytułów nie mógłbym wymieniać w nieskończoność. One są niezwykłe, o nich będziemy dzisiaj też rozmawiali, bo chciałbym podpytać o krakowskie środowisko literackie, o tym, jak pani Bożena czuje się w naszym pięknym mieście. Ale na początku porozmawiamy sobie o literaturze, o książkach, które są tutaj dostępne, o wszystkich rzeczach, które pani Bożena ze sobą przywiozła. Siadam i już podpytuję. Pani Bożeno, rozmawialiśmy przed momentem w kontekście nagrania telewizyjnego o poezji, o literaturze. To moje ulubione, kompletnie mijające się z prawdą sformułowanie, że żyjemy w niepoetyckich czasach. Nie. Pani twórczość, aktywność, związki, znaczy, posiadanie znajomych w Krakowie, poetów, tworzenie, komponowanie, pisanie świadczy o tym, że żyjemy w bardzo poetyckich czasach. Jesteśmy olbrzymi, mamy z tego olbrzymią radość i szczęście, że możemy tworzyć. Myślę, że rzeczywiście twórczość chyba nigdy nie była tak łatwa, co oczywiście jest też niebezpieczne, bo w dawnych latach, Państwo zapewne jeszcze pamiętacie, wydawcy państwowi byli nieliczni i było to mocno filtrowane, co można wydać. Natomiast jeżeli już do wydania dochodziło, to były to spore nakłady i gwarantowana dystrybucja. Natomiast w tej chwili właściwie każdy może wydać, co zechce. Jest ten tak zwany self-publishing, czyli że ludzie wydają samych siebie, czego ja się staram mimo wszystko nie robić, ale wielu twórców się do tego ucieka z różnych względów. Czasem takich, że chcą być niezależni i żeby im nikt nie dyktował ani nie korygował ich wypowiedzi, żeby nie podlegać żadnej cenzurze, a z drugiej strony też czasem może troszeczkę zemistwa, bo to wymaga sporo w tej chwili pracy, żeby znaleźć prawdziwego wydawcę, jako że właśnie takich usługodawców w zakresie produkcji książek jest sporo, natomiast prawdziwych wydawców mało. Poetą się bywa, jak już panu dzisiaj powiedziałam. Rzeczywiście w tej chwili jest ogromna łatwość też prezentowania swojej twórczości w internecie, co czyni mnóstwo osób. Już nie sposób w ogóle skojarzyć i zapamiętać, tyle jest różnych środowisk, które jakoś się wzajemnie wspierają. Są też ludzie zupełnie nigdzie nie związani, niezależni. Natomiast są takie dwa duże stowarzyszenia profesjonalnych pisarzy, ogólnopolskie, Związek Literatów Polskich i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, też już o tym dzisiaj wspominaliśmy, jak doszło do tego, że są dwa. Jest to taka historia związana z polityką po prostu w Polsce, mianowicie Związek Literatów Polskich, który założył Wojże Leński przed wojną, został w czasach PRL-u, w czasach stanu wojennego zdelegalizowany, jak i wszystkie inne związki twórcze, czyli aktorów, plastyków, muzyków itd. itd. Nastąpiło też zawłaszczenie majątku związkowego, co też warto przypomnieć. I potem reżim chciał ten związek odbudować,
ale pisarze opozycyjni zdecydowali się, że się już do niego nie zapiszą. Ponieważ nie został ten związek jakby przywrócony i nie z automatu wszyscy członkowie stali się na nowo członkami, tylko trzeba było aktem woli na nowo się zapisać. I całe opozycyjne środowisko odmówiło tego zapisania i po 1989 roku stworzyło Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Jedną z założycielek była pani Julia Hartwig, poetka, myślę państwu, nie obca. Od tego czasu działają te dwa stowarzyszenia równolegle. Jak to się stało, że zainteresowała się pani książkami? Musi pani opowiedzieć o swoim ojcu i o tej pięknej bibliotece, którą zgromadził. Mnie takie opowieści po prostu bardzo, bardzo fascynuje. Ale to też pytam nie przez przypadek, bo dzięki temu człowiek nasiąka atmosferę literacką i później pisze, ma odwagę pisać. No było rzeczywiście tak, że ja się urodziłam jako zresztą piąte dziecko z kolei. W dość specyficznej rodzinie. Mój ojciec był takim wojującym antykomunistą. I jeszcze, ja się też urodziłam jako bardzo późne dziecko, mój ojciec miał 68 lat, jak ja się urodziłam. Więc był to człowiek przedwojenny. Bardzo dobrze pamiętający tamte czasy, właściwie jego młodość i dojrzały jeszcze zdążył upłynąć tamtej rzeczywistości. I mój ojciec zaczął gromadzić książki jeszcze właśnie przed wojną. Udało się, że te książki jakoś ocalały i potem kontynuował tą pasję przez całą resztę życia. Kiedy ja byłam dzieckiem, w naszym domu było 9 tysięcy książek. Podzielonych na działy prawo, historia, ekonomia, rolnictwo, literatura piękna, w różnych językach, to wszystko w jakichś skórzanych obwolutach, złocone ranty. Przyznaję, że to była bardzo taka fascynująca rzeczywistość. Nawet dotykanie tych książek sprawiało przyjemność, a ojciec to bardzo celebrował, uczył nas wszystkich obchodzić się z książkami jak z drogocennym przedmiotem. Zaraził nas tą pasją, to prawda. Ja też mam mnóstwo książek i właściwie nieraz się zastanawiam, czy mam dość miejsca w mieszkaniu, żeby je wszystkie trzymać, ale za każdym razem dochodzę do wniosku, że wolę nie mieć miejsca, a mieć te książki. No i myślę, że obcowanie z książkami zachęca i do czytania, i do pisania. Przede wszystkim, jeżeli się czyta książki, to też buduje się słownictwo, rozwija się człowiek intelektualnie. Żeby już tak to moje dzieciństwo odnaczyć do reszty, to jeszcze się podzielę z państwem jednym wspomnieniem, mianowicie ja i moje rodzeństwo nie chodziliśmy do szkoły. Nasz ojciec oprotestował komunistyczne szkolnictwo. Oprotestował w sposób oficjalny. Odbyło się 18 rozpraw sądowych. W Sądzie Najwyższym wygrał proces i uzyskał prawo do kształcenia eksternistycznie. W związku z powyższym rodzice uczyli nas, moje rodzeństwo właściwie aż do matury. A ja jestem dużo, dużo młodsza od mojego rodzeństwa, więc moje lata licealne przypadły na okres Solidarności, więc już pozwolono mi pójść do szkoły. I chodziłam do liceum nowodworskiego, najstarsze liceum w Polsce, które mieści się w Krakowie. Do klasy klasycznej, która zresztą też na pewno się przyczyniła do rozwijania literackich zainteresowań, bo to humanistyczna klasa z Marcinem i z Greką i tam obcowaliśmy z literaturą. Bardzo, bardzo intensywnie mieliśmy 6 godzin języka polskiego, 6 godzin łaciny i 2 greki w tygodniu. Także dużo. Pani Bożeno, skrytka Sylwii von Silberstein to taki klasycznego formatu tomik literacki, będący pani debiutem poetyckim. Zanim poproszę panią o przeczytanie kilku wierszy, to chciałbym zapytać, jak to się dzieje, że osoba w pewnym momencie zaczyna pisać wiersze, to raz, ale w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że warto zamknąć się w 2 okładki, tak? I dać do przeczytania innym, nawet pod pseudonimem, ale mimo wszystko. Jest to olbrzymia odwaga i jakie emocje pani towarzyszyły? Targały sprzeczne uczucia, czy była pani doskonale przekonana, że to jest to, co się powinno właśnie na rynku wydawniczym ukazać? Ja powiem panu tak. Inspiracja, żeby to wydać, przyszła z zewnątrz. Właśnie zresztą od tego pana, którego książkę w tej chwili państwo macie w rękach. Ponieważ ja bardzo długo pisałam do szuflad.
I właściwie z jednej strony no, na pewno było to też związane z tym etapem w moim życiu, że miałam malutkie dzieci, byłam zapracowana, musiałam się też troszczyć o utrzymanie dla rodziny i po prostu skoncentrowałam się na tym zawodzie wyuczonym w Akademii Sztuk Pięknych, czyli konserwacji malarstwa. I kto wie, czy te wiersze w ogóle by kiedykolwiek przed moją śmiercią z szuflady wyszły, gdyby właśnie nie pan Węcław, który przemówił do takiego, do takiej czułej struny we mnie, mianowicie poczucia obowiązku. Nasi rodzice w nas to bardzo intensywnie rozwijali. I on powiedział, że to po prostu jest potrzebne ludziom i że ja tego nie mogę trzymać w szufladzie, że po prostu nie godzi się, żebym ja to trzymała tylko dla siebie, że to powinno trafić do ludzi. No jak mi tak powiedział, no to się zabrało. A rzeczywiście już wielokrotnie wcześniej pan Jacek Krzysica, taki poeta troszkę starszego już pokolenia, on jest w tej chwili myślę około 70, po 70, który prowadzi właśnie w Krakowie taką międzyśrodowiskową konfraternię poetów i w jego oficynie wydawniczej ta książka się właśnie ukazała. On wiedział, że ja piszę i on mi już po wielokroć proponował wydanie książki, ale ja zawsze dziękowałam, mówiłam, że nie, może nie teraz, niekoniecznie. A pan Wojciech właśnie uruchomił takie moje poczucie przyzwoitości wobec tych wierszy. No i też ja tak postąpiłam, że dałam panu Wojtkowi taki duży zbiór wierszy i pozwoliłam mu zrobić z nich wybór. On też opatrzył tę książkę wstępem. I no właśnie, i w tej oficynie konfraternych poetów ona się ukazała, tam są też moje ilustracje, są w tej książce moje fotografie. To jest tą książkę, którą pan trzyma w rękach, to jest już drugie wydanie, bo przyznam z pewną radością, że no jak to w tej chwili, domiki się ukazują w małych nakładach, to było 500 egzemplarzy, ta pierwsza książka. Ona się rozeszła, w ciągu półtora roku już nie miałam żadnego egzemplarza i pan Krzysica po 3 latach zrobił drugie wydanie. No i z tego drugiego wydania jeszcze dosłownie kilka, może nie wiem, z 10 egzemplarzy jeszcze ma. Krótkie miejscami epigramatyczne teksty nawiązujące do naszej ludzkiej codzienności i właśnie w tej codzienności poszukujące poetyckiej inspiracji, natchnienia, poszukiwania czegoś, co można byłoby nazwać uniwersalnymi prawdami o naszym życiu. To są bardzo fajny tomik, niepompatyczny, nieprzerysowany, nieprzeładowany treścią, ale bardzo mi się podoba, kiedy można w kilku wersach zawrzeć to, co Japończycy w swoim haiku opanowali do perfekcji. Więc bardzo proszę o kilka tekstów wyrecytowanych przez panią. Może przeczytam taki wiersz, który tutaj z tego tomiku był zwycięzcą w turnieju jednego wiersza. I przeczytam też taki wiersz, który z kolei stał się inspiracją do powstania tej książki. To jest wybór wierszy, który ukazał się w Londynie już w 2009 roku i ma jest zatytułowany Spokój śniegu. I to właśnie ten tytuł Spokój śniegu pochodzi od tego wiersza. Spokój śniegu, który wie, że stopnieje. Spokój traw czekających, że zrudzieją. Spokój serc, które nie biją. Nie znam spokoju. Czy mogę o niego zawalczyć? Jest to tak ciepło, jak pod sercem po udanym porodzie. Uśmiech wielbłąda przypomina ufny uśmiech noworodka greckich filozofów. Zarazem lekki wiatr i cichy półśpiew nielicznych ptaków miesza się z dźwiękami tutejszej muzyki. Niby seksowny Bollywood uświadamia, że świat ma jeden pień i korzeń. Jedną intuicję, która przybliża wyobraźnię do niewidzialnego początku tworzenia. Tak mógł wyglądać raj i wygląda pewnie choćby jedno z mieszkań w wiecznym domu. Przeczytał pan akurat wiersz z takiego cyklu, który bardzo lubię w tym tomiku. Orientalny. Odbyłam podróż do Jerozolimy, w ogóle do Izraela i do Egiptu wtedy, na Synaj, czyli jakby zamknęłam sobie ten cały historyczny Izrael w jednej podróży i to było bardzo inspirujące dla mnie. Zresztą, co mnie też bardzo ucieszyło, w zeszłym roku
kilka wierszy z tego właśnie cyklu zostało przetłumaczonych przez panią Brachę Rosenfeld, czyli przedwojennie, mówiąc panią Bronisławę, na język hebrajski i tam opublikowany w jakimś czasopiśmie. Prawdę mówiąc, zupełnie nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest wiernie przetłumaczone, bo jak się patrzę na te robaczki, no to po prostu, no niestety nic. Jak w przypadku tłumaczeń na ukraiński, na francuski, na niemiecki, no zawsze jestem w stanie jakoś wytłumaczenia, no po prostu współpracować z tłumaczem i jakby być pewną, że to jest naprawdę mój wiersz. No tutaj niestety nie ma takiej możliwości. Natomiast rzeczywiście ten cykl był dla mnie bardzo ważny. Jakoś tak na temat moich wierszy dużo różnych krytyków pisało recenzje. Między innymi kilku literaturoznawców na Ukrainie, pan Józef Baran, pan Jewchen Baran. Józef Baran to jest poeta z Krakowa. Jewchen Baran, następnie pan Wiktor Melnyk. I obaj twierdzili, że to są takie filozoficzne wiersze. Ja się z tym zgadzam. Bo druga część krytyków z kolei mówi, że one są ulotne. Ale to, że są ulotne, to właściwie tylko przez to, że są krótkie. Ale Józef Baran, tak, właśnie na okładce tego tomiku powiedział świetną rzecz, drodzy Państwo. Lubię Bożenę. Więc trudno mi się oprzeć jej wierszom. Najbardziej podobają mi się te niedopowiedziane, malutkie, zanurzone w wieczności, jak kropla w oceanie i zaledwie przeczute. To jest sposób pani mówienia poetyckiego, prawda? Nie rozwlekle, nie na kilkanaście stron, tylko coś, co można... Mi się te wersze bardzo podobają z prostej przyczyny, że można sobie dozować jeden na przykład dziennie, jako taką myśl dnia przewodnią. I nie ma konieczności czytanie jakby całej książki od razu. Upłynęło dni wiele. Wiele razy padał deszcz, topniał śnieg. Czekaliśmy na wiosnę. Tym razem nadeszła nie dla nas. Czy gdybyś wiedział, że poprzednie to nasza ostatnia, wykorzystałby się lepiej? Jakie byłoby nasze wiosenne pożegnanie?